To była wielka przygoda i spełnienie najskrytszych marzeń. Tak o roli Józki w najnowszej ekranizacji Chłopów mówi 15-letnia Helena Korczycka z Jeleniej Góry. Józka jest taką osobą, która jako jedyna jest w połowie w świecie dorosłych, połowie w świecie dzieci. Jest też takim promyczkiem, jest bardzo taka naiwna. To musiało się tak skończyć, mówi pani Dorota, mama Heleny, także aktorka. I ulubionym słowem od małego było patrzcie na mnie. To było takie hasło, każda impreza rodzinna, patrzcie na mnie. I to taniec, śpiew, obojętnie co, wychodziło, nie wychodziło, zawsze to lubiła, więc to jakby tak poszło samo. To nie było tak, że ja jej kazałam, wręcz trochę ją zniechęcałam. Większość scen kręcona była w warszawskim studio filmowym na green screenie, co było dodatkowym utrudnieniem. Zamiast być na polu, będę musiała sobie wyobrażać, że jestem na polu, że zamiast płakać nad krową, będę płakać nad styropianem. Więc to było takie boom, że trzeba było tę wyobraźnię uruchomić. Chłopi w reżyserii Doroty Kobieli powstaną w technice animacji malarskiej. W filmie zobaczymy plejadę gwiazd. W rolę Boryny wcielił się Mirosław Baka, a Jagny Kamila Urzędowska. Panowała bardzo twórcza atmosfera. No, na przykład kamerzyści, Radek Łaszczuk czy Kamil Polak, oni tworzyli coś niesamowitego. Dawali nam różne rady. I reżyserka oczywiście. Jeżeli miała zawodowe, tam jakieś dylematy swoje związane z rolą, myślę, że tam opiekę aktorów takich, to miała bardzo dobro. Jeszcze nie tak dawno Helena, myśląc o studiach, zastanawiała się, czy wybrać kryminalistykę czy aktorstwo. Dziś, po 30 dniach na planie filmowym, nie ma wątpliwości. Uważam, że aktorstwo daje taką możliwość otwierania siebie i dostrzegania w sobie z każdą rolą, dostrzegania w sobie cały czas nowych emocji. Obecnie trwa rekrutacja malarzy w studiach w Polsce, Serbii i Ukrainie. Niebawem rozpocznie się montaż zdjęć, a na początku przyszłego roku prace malarskie. Premiera Chłopów zaplanowana jest na 2022 rok.